Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym czacie. 18 czerwca, piątek. Szybko zbliżają się wakacje. Dziś chyba też najcieplejszy dzień tego roku. I myślę, że te wakacje to jest jakaś nadzieja dla wszystkich, którzy dzisiaj są w Szczecinie, poruszają się po mieście, bo rzeczywiście nie jest łatwo i mam tego pełną świadomość. Zanim jednak będziemy już na poważnie myśleli o weekendzie, postaram się odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj do mnie wysyłacie i wysłaliście już wcześniej. Przypominam, aby te pytania nie były zbyt długie, bo wówczas nie mieszczą się na pasku na ekranie i mamy z tym kłopot. Dziękuję też wszystkim za wiadomości. Jest ich cała masa. Zawsze staram się na nie odpowiedzieć, ale wolę, abyście to przysłali w formule wiadomości prywatnych. Liczba komentarzy jest tak duża, że nie wszystkie widzę, dlatego warto pisać te wiadomości prywatne. Powoli schodzimy z informacji dotyczących zakażeń COVID-19. Wczoraj w Szczecinie mieliśmy tylko 5 przypadków stwierdzonego zakażenia, więc mamy nadzieję, że ta dobra sytuacja będzie się utrzymywała jak najdłużej. Może uda się też wejść w jesień z niewielką liczbą zakażeń, co pozwoli nam normalnie funkcjonować dzieciom, chodzić do szkoły, nam wszystkim pracować i powracać powoli do normalności. Też w wakacje będziemy się starali już otworzyć urząd dla wszystkich, którzy będą mogli korzystać w sposób normalny z naszych usług. Jeżeli chodzi o sezon letni, wakacyjny, to powoli też się do niego w mieście przygotowujemy. Ostatnio wizytowałem kąpieliska, Dziewoklicz, Arkonkę, Głębokie. Wiemy, że Dąbie jeszcze jest w trakcie remontu, ale robimy wszystko i mobilizujemy wykonawcę, aby ten remont został zakończony w wakacje, abyśmy jeszcze mogli w sezonie ten obiekt otworzyć. Mamy nadzieję, że to się uda. Niestety COVID przyblokował trochę firmę. Może efekt będzie dobry. Oczywiście najwięcej piszecie do mnie w sprawie korków. Wiem, że po mieście jeździ się bardzo źle. Ja też w tych korkach codziennie stoję, zarówno rano, jak i teraz po południu, kiedy udaję się na północ naszego miasta. Natomiast największy problem oczywiście dotyczy ruchu prawy-lewy brzeg. Tutaj jest najwięcej problemów. Mamy tylko 2 drogi i oba kierunki są z pewnymi utrudnieniami, za co oczywiście wszystkich bardzo, bardzo serdecznie przepraszam, ale musimy przetrwać ten trudny okres. W sposób świadomy podjęliśmy decyzję, aby ten szczyt był czerwiec, lipiec, sierpień, a więc abyśmy złapali ten sezon wakacyjny, bo wtedy rzeczywiście ten ruch na drogach jest nieco mniejszy i też pogoda sprzyja wykonawcom, więc mam nadzieję, że przetrwamy ten czas do końca wakacji i już od września ta sytuacja będzie się w sposób istotny poprawiała. Na pocieszenie powiem, że będziemy mieli szereg naprawdę bardzo dobrych, przyzwoitych dróg, które będą nam służyły przez długie, długie lata. Więc proszę jeszcze raz o cierpliwość. Będziemy się starali też reagować na Wasze sygnały. Między innymi przesuwamy o tydzień kwestie związane z ruchem wahadłowym w Podjuchach, więc mam nadzieję, że to w tym jeszcze trudnym okresie końca roku szkolnego, że to poprawi komunikację z tamtej strony i będziemy też robili wszystko, żeby jak najszybciej uruchomić nową pętlę w Podjuchach, aby umożliwić korzystanie również z pociągów, które jeżdżą do centrum miasta i w ten sposób, aby dać szansę części pasażerów, aby nie musieli korzystać z samochodów przy wjeździe do centrum Szczecina. Rok szkolny też się kończy, przygotowujemy się do tego. Uczniowie właściwie mają już wystawione oceny, my przygotowujemy nagrody dla uczniów. Już dziś gratuluję wszystkim, którzy je za chwilę otrzymają, ale też podejmiemy działania związane z pomocą dla tych, którzy mieli trudności z przetrwaniem tego okresu pandemicznego.
Przygotowujemy specjalny program badań psychologicznych dla uczniów naszych szkół po to, aby we wrześniu, od początku roku szkolnego móc wejść ze specjalistyczną pomocą do tych placówek, gdzie takie potrzeby zostaną nam wyartykułowane. Obawiam się niestety, że takich placówek będzie bardzo dużo i tych grup uczniów, którzy wymagają wsparcia, też będzie wiele. Oczywiście dotyczy to też nauczycieli, bo oni też nie są w najlepszej sytuacji, więc chcemy się zaopiekować naszą oświatą, nauczycielami, uczniami i mam nadzieję, że to się na jesieni powiedzie. Wszystkie najnowsze informacje oczywiście możecie znaleźć na stronach www.wiadomościszczecin.eu, a teraz już zachęcam do zadawania pytań. Pan Mariusz pyta, dlaczego policja nie kieruje ruchem na Wyszyńskiego z Pomorzan od Bosmana do Mostu Długiego jechałem 3 godziny, bo jadący Wyszyńskiego w dół w stronę Mostu Długiego blokują całe skrzyżowanie i stoi całe Nabrzeże Wieleckie, mimo że ma zielone światło, a policji do kierowania ruchem brak. Panie Mariuszu, oczywiście ten sygnał prześlemy policji, natomiast nie jest to służba podlegająca prezydentowi miasta, jest to służba rządowa. Ma też monitoring miejski, który widzi te sytuacje na kluczowych odcinkach dróg w mieście, ale mimo to oczywiście poprosimy policjantów, żeby zwrócili na to uwagę. Policja powinna tutaj rzeczywiście pomagać, szczególnie w godzinach szczytu, na kluczowych skrzyżowaniach, bo wiele problemów rodzi się z niefrasobliwości niektórych kierowców, którzy właśnie nie mogąc zjechać ze skrzyżowania, wjeżdżają na nie, blokują ruch w przeciwną stronę czy poprzeczny i to powoduje określone komplikacje i irytacje kierowców, więc naprawdę miejmy sporo wyobraźni w tym, aby nie wjeżdżać na skrzyżowanie, jeśli nie możemy z niego zjechać. To jest bardzo ważne, bo czasem paraliżuje to absolutnie ruch na skrzyżowaniach i tak pewnie jest też i tutaj przy Moście Długim. Pan Szymon. Panie Prezydencie, przy nowej organizacji na ulicy Gdańskiej, przy remoncie estakady, ktoś powinien zlecić kontrolę tymczasowych świateł przy przejazdach przez torowiska. Tramwaje nie jadą albo stoją na przystanku, a światło dla sznuru pojazdów czerwone i stąd też korki. Panie Szymonie, ten sygnał też już ktoś nam tutaj zgłosił. Będziemy korygowali te światła, skrócimy też cykl dla tramwaju, więc mam nadzieję, że to nieco pomoże. No niestety estakada musi być kiedyś wyremontowana i przyjęliśmy takie założenie, że staramy się to robić w oparciu o dwa pasy w każdym kierunku. To utrudnia oczywiście i nieco wydłuża pracę, no ale mamy świadomość, jak ważny jest to szlak komunikacyjny dla połączenia prawego i lewego brzegu, więc będziemy na to reagowali i na pewno skorygujemy również te światła, o których Pan mówi. Pan Andrzej, Panie Prezydencie, nie pytania, a prośba. Proszę się przyjechać na Prawobrzeże lub z godzinach szczytu, lepiej w piątek i zdać relację. Panie Andrzeju, mam tego pełną świadomość tej sytuacji, również dysponuję tutaj w Centrum Zarządzania Ruchem monitoringiem. Widzimy tę sytuację i naprawdę głęboko współczujemy wszystkim, którzy muszą się przemieszczać w godzinach szczytu. To jest rzeczywiście trudne, ale nie mamy innego wyjścia, mamy tylko dwie drogi. I estakada, tak jak wcześniej powiedziałem, musi być wyremontowana, ona była w złym stanie technicznym i musimy to przetrwać. Mam nadzieję, że gro tych najtrudniejszych prac zostanie wykonanych właśnie w miesiące wakacyjne, gdzie jest trochę mniejszy ruch i wtedy już na jesieni będzie się ta sytuacja zdecydowanie poprawiała. Natomiast oczywiście kto może, zapraszamy do tego, aby te godziny rozciągać przejazdu, jeśli to jest oczywiście możliwe. Wiemy, że część z nas jeździ do pracy. Ale jeżeli załatwiamy różne sprawy, no szukajmy tych godzin trochę może łatwiejszych, żeby te korki były nieco mniejsze, choć wiemy, że ten przejazd nie jest łatwy i nie będzie jeszcze przez chwilę. Pani Elżbieta pyta, poproszę o konkretną odpowiedź, dlaczego tyle remontów w jednym czasie? Pani Elżbieto, no już parokrotnie o tym mówiłem, niestety jest tak, że mimo tego, że środki unijne są przyznawane na okres 7-letni, to niestety te programy realizuje się w okresie realnie 3 lat. No weźmy sytuację tego roku. Właściwie jesteśmy już w nowej perspektywie unijnej, a Unia nawet nie określiła programów, z których moglibyśmy korzystać. Więc rok 2021, który jest okresem nowej perspektywy, właściwie z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych jest martwy. Tak też będzie pewnie w 2022 roku. Więc pierwsze jakieś środki unijne nowej perspektywy pojawią się w 2023. No i oczywiście nastąpi znowu kumulacja w roku 2025, 2026. I tak było też w tej perspektywie. Niestety środki unijne na skutek właśnie przeciągania tych programów, na skutek analizy dokumentacji, które trwały po parę do parunastu miesięcy,
mamy możliwość wykorzystania tych środków w ciągu 3 lat, a więc w zeszłym, w tym i w przyszłym roku. No i teraz staliśmy przed dylematem, czy wykorzystać te środki, które nam daje Unia, być może po raz ostatni, i zrobić te poważne remonty, czy też zrezygnować z części remontów i powiedzieć, no trudno, ich nie robimy, być może będziemy mieli kiedyś pieniądze własne na to, być może ich nie będziemy mieli, a biorąc pod uwagę plany rządowe dotyczące finansów samorządów, może być z tym bardzo, bardzo trudno, no to postanowiliśmy rzucić wszystko na tą jedną szalę i te działania zmaksymalizować, przeprowadzić tyle remontów, tyle modernizacji, ile się po prostu da. No i jesteśmy w tym najtrudniejszym, najbardziej czarnym z punktu widzenia komunikacyjnego momencie, który po prostu musimy przetrwać. Przypomnę sytuację z ulicą Struga, jakie mieliśmy problemy związane z przemieszczaniem się tą ulicą przed remontem, potem w trakcie remontu, to też Barmagedon komunikacyjny, no ale już dzisiaj wszyscy jeździmy nowoczesną drogą, która nie stwarza tylu problemów i myślę, że już mimo złości tamtego czasu, bo wszyscy się złościliśmy w całym mieście na tą przebudowę, ona dawała podobne efekty jak estakada. No dziś raczej już mniej pamiętamy tą trudną sytuację i raczej jesteśmy zadowoleni z tego, że ta droga za unijne środki wyremontowana już może nam służyć. Więc jeszcze raz naprawdę bardzo proszę o cierpliwość, o wyrozumiałość. Będziemy robili wszystko, żeby usprawniać ten ruch, żeby korygować, tak jak teraz właśnie wstrzymamy te utrudnienia dodatkowe w Podjuchach po to, żeby troszeczkę dać tej ulgi. Zrobimy ten ruch wahadłowy w miesiącach wakacyjnych już po zakończeniu roku szkolnego. No i w ten sposób być może troszeczkę to nam ułatwi poruszanie się z prawego na lewy brzeg. Więc jeszcze raz apeluję o tą cierpliwość i mam nadzieję, że wszyscy będziemy niedługo jeździli po dużo lepszych drogach. Pani Agnieszka pyta, kiedy zostaną wykoszone trawniki? Chodzi szczególnie o te znajdujące się między ulicami. Rosnące chaszcze zupełnie zasłaniają drogi, szczególnie tam, gdzie nie ma świateł. Pani Agnieszko, no tutaj też mamy pewien problem. Rozstrzygnęliśmy swego czasu przetarg na koszenie tych trawników. Jest ich sporo w mieście. Niestety w trakcie realizacji tego zadania firma się wycofała, płacąc kary umowne, zabezpieczenia. No jest to przejaw pewnej niesolidności. Musimy w tej chwili przeprowadzić następne postępowanie, więc część tych trawników nie jest skoszona, powinna być skoszona już paręnaście czasem dni temu, więc za to też przepraszamy, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni rozstrzygniemy te kwestie i inny podmiot wróci na nasze trawniki, tak aby te koszenia były realizowane zgodnie z harmonogramem, który został w tym roku założony. Pani Katarzyna, panie prezydencie, dlaczego w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej nie działa klimatyzacja? Przy takich upałach to też zabójstwo. Pani Katarzyno, tam, gdzie jest klimatyzacja w autobusach, powinna działać i za to są odpowiedzialni kierowcy, aby była włączona. Nie wszystkie autobusy oczywiście mają klimatyzację w Szczecinie, ale większość takową posiada, więc zwrócimy na to oczywiście uwagę i przypomnimy o tym kierowcom. Natomiast to działanie klimatyzacji też jest nieco ograniczone z uwagi na fakt, że autobusy jednak co chwilę stają na przystankach, otwierają drzwi, a więc ten efekt chłodzenia, który dużo łatwiej uzyskać w samochodzie, gdy się jedzie dłuższą chwilę. No w przypadku ciągłego stawania na przystankach jest trudniejszy do osiągnięcia. Ale prawda jest taka, że tam, gdzie jest ta klimatyzacja, powinna ona funkcjonować, no i przynajmniej trochę poprawiać ten komfort podróżowania dla pasażerów. Pani Małgorzata pyta, witam panie prezydencie, czy wiadomo, kiedy już ruszy kąpielisko Dąbie? Pani Małgorzato, koniec tego zadania jest przewidziany na 31 lipca, więc w sierpniu powinno kąpielisko ruszyć. Mam nadzieję, że to się uda. Niestety wykonawca miał poważne problemy covidowe ze swoją załogą i to spowodowało, że ta data musiała być do tego 31 lipca przesunięta, data wykonania tej inwestycji. No, będziemy się starali, żeby jeszcze w sezonie kąpielisko zostało uruchomione, ale zapraszam oczywiście na pozostałe kąpieliska, Dziewoklicz jest już przygotowane, co prawda jeszcze przed poważnym remontem, ale już jest ze całą infrastrukturą gotową do przyjęcia plażowiczów, podobnie Głębokie, podobnie Arkonka, która już działa w 100%. Jeszcze tam ostatni problem rozwiązujemy z basenem i myślę, że będzie już wszystko sprawnie działało.
Pan Krzysztof pisze, panie prezydencie, ja jestem zadowolony z korków. No, jest pan tutaj chyba raczej wyjątkiem, panie Krzysztofie. Człowiek ma czas na to, aby pomyśleć, zastanowić się nad sobą. No, oczywiście to jest takie twórcze wykorzystanie tego czasu. Ja też wykonuję w międzyczasie, stojąc w korkach, wiele, wiele telefonów, oczywiście korzystając z zestawu głośno mówiącego. Więc no, można oczywiście ten czas jakoś wykorzystać i gratuluję, że pan do tego tak podchodzi, ale wiem, że to nie jest łatwe i wymaga dużej cierpliwości. Pan Adrian. Dzień dobry. Chciałbym zadać pytanie dotyczące śmietników, których brakuje na chodnikach. Bardzo często spacerując nie można znaleźć śmietnika przez kilkaset metrów. Mniej cierpliwi i słabiej wychowani rzucają śmieci w krzaki czy gdziekolwiek indziej. Czy jest jakiś plan na poprawę tej sytuacji oraz dodatkowo teren blisko rynku koło Turzynu, mnóstwo śmieci i innych zanieczyszczeń. Wiem, same się tam nie znalazły, ale może można było to uprzątnąć. Panie Adrianie, zapraszam do korzystania z programu takiej aplikacji na telefonie Alert, Alert Szczecin. Tam można zgłosić takie miejsce właśnie, o których Pan mówi, gdzie jest tych mnóstwo śmieci i zanieczyszczeń. Nasze ekipy lotne są przygotowane do tego, żeby reagować na tego typu sytuacje i w ciągu jednego dnia zapewne się taka grupa tam pojawi. Natomiast co do śmietników, to też prosiłbym o sygnały, czy bezpośrednio tutaj za pośrednictwem Facebooka do mnie, czy też znów z programu Alert, czy też mailem. Jeżeli takie sygnały dostaniemy, będziemy się starali te śmietniki uzupełniać. Rzeczywiście są takie miejsca, gdzie jest ich sporo, są takie, gdzie mogą być pewne braki, więc jesteśmy w stanie to oczywiście poprawić, jeżeli dostaniemy konkretny sygnał z konkretnym miejscem. Pan Marcin, panie prezydencie, w obecnej sytuacji na drogach w całym mieście alternatywą może być kolej, natomiast w Podjuchach brakuje połączeń z resztą Prawobrzeża, a komunikacja miejska stoi w korkach. Może warto byłoby rozważyć z urzędem marszałkowskim połączenia w tej relacji choćby w godzinach szczytu. Panie Marcinie, można korzystać z pociągu i to jest również dla biletów okresowych możliwe, więc proszę wejść na nasze strony ZDITM-u i tam uzyska pan informacje na temat, jak z tego można korzystać i co trzeba posiadać, żeby korzystać z pociągu. Natomiast co do pętli w Podjuchach, to czynimy starania, aby te odbiory, które w tej chwili są w trakcie, były jak najszybciej wykonane i abyśmy mogli tą pętlę już uruchomić. Być może to trochę pomoże w komunikacji z tamtej części miasta. Jest spory parking, więc można zostawić bezpłatnie samochód i przesiąść się do pociągu. Takie porozumienie z PKP mamy, więc można będzie i można już teraz właściwie z tego korzystać. To jest taki zaczyn właściwie kolei metropolitalnej, która powoli się też wykluwa w Szczecinie. Pani Mirosława pisze. Panie prezydencie, dzień dobry panie prezydencie, mam ogromną prośbę. Proszę zmobilizować odpowiednie służby do podlewania nowych nasadzeń i drzew w skrzyniach na łasztowni. Drzewa usychają stojąc. Proszę. Panie Mirosławo, zwrócimy na to uwagę. Rzeczywiście łasztownia jest miejscem, którą administruje Żegluga Szczecińska, więc powinni tam reagować na tą sytuację. Zwrócimy na to uwagę i mam nadzieję, że jak nie dziś, to jutro pojawią się osoby, które się tym zajmą. Pani Ania pisze. Dzień dobry, panie prezydencie. Węzeł Kijewo jest zjazd na Stargard. Proszę prosić problem uruchamiania pasa awaryjnego w celu zjechania w tym kierunku w miasto. I tak jest zakorkowane. Trzeba wykorzystać wszystkie opcje. Pozdrawiam. Panią dokładnie nie rozumiem, o co pani tutaj chodzi w tym pytaniu, ale postaramy się to przeanalizować i rzucimy okiem na układ pasów na tym węźle. To jest zadanie realizowane przez Dyrekcję Generalną, ale możemy tam rzeczywiście być może w organizacji ruchu coś poprawić. Pan Patryk. Dzień dobry panie prezydencie. Czy wiadomo, kiedy IKEA zmodyfikuje organizację ruchu na Mieszka i Białowieskie? Taką umowę podpisali z miastem. Rzeczywiście panie Patryku, IKEA jest w trakcie realizacji tego porozumienia, w tym sensie, że przygotowuje dokumentację dla tej modernizacji. Według wytycznych, które zostały z nami uzgodnione, jak ta dokumentacja będzie gotowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, wówczas oczywiście będą podejmowali te działania już w praktyce, które będzie widać na ulicach. Chodzi tam o dodatkowe kieszenie dla pasów, tak aby rzeczywiście ten zjazd, szczególnie od strony miasta w kierunku obiektu IKEA, a także z IKEA w kierunku wyjazdu z miasta, był łatwiejszy. To mamy uzgodnione, to jest określone w umowie i wiem, że te prace
projektowe trwają, dlatego że projektanci się z nami w tej sprawie kontaktują, więc myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni, a realizacja w ciągu najbliższych miesięcy. Pan Grzegorz pisze, dlaczego dwa wyjazdy z miasta na prawy brzeg są robione naraz? No właśnie, panie Grzegorzu, już wcześniej tłumaczyłem te kwestie. Niestety tu się nałożyły te programy unijne, które mamy do wykorzystania w krótkim okresie 3 lat. Oba zadania inwestycyjne przekraczają okres 1 roku, ich realizacja, więc musiały się siłą rzeczy na siebie nałożyć. Do tego nałożył się problem Kijewa i inwestycji, której zszedł poprzedni wykonawca, musiał być nowy wykonawca, więc to jest oczywiście inwestycja dyrekcji generalnej, ale spotęgowało to nasze problemy i niestety musimy te problemy przetrwać. Alternatywą byłoby nie robienie jednego z tych zadań i czekanie, aż pojawią się jakieś inne pieniądze zewnętrzne lub robienie wyłącznie za swoje. Są to wydatki rzędu setek milionów złotych, więc robienie wyłącznie z budżetu miasta byłoby szalenie trudne i obciążające dla nas, a być może uniemożliwiłoby tę modernizację. Natomiast też chcę powiedzieć, że stan estakady był na tyle słaby, a jeżdżą tam ciężkie samochody do portu, do miasta, więc musieliśmy to wykonywać jak najszybciej, a węzeł Podjuchy był absolutnie niefunkcjonalny już od dłuższego czasu. Pani Ewa pisze, czy pomyślał ktoś o darmowej komunikacji miejskiej, aby rozładować korki w mieście? Pani Ewo, nie mamy pomysłu na darmową komunikację miejską, dlatego że ona generalnie w dużych miastach się nie sprawdza. Natomiast oczywiście choćby poprzez obniżenie cen biletów sieciowych, miesięcznych, okresowych, staramy się zachęcać do korzystania z tej formy transportu publicznego. Chcę przypomnieć też, że bilety od wielu lat nie drożały, mimo wzrostu cen paliwa, mimo wzrostu kosztów osobowych w spółkach autobusowych, a więc staramy się, aby ten transport publiczny był relatywnie tani dla odbiorców i to jest pewna forma zachęty do korzystania z komunikacji publicznej. Więc ona jest grubo dofinansowywana z budżetu miasta Szczecina. Wpływy z biletów miesięcznych i tych jednorazowych w tej chwili są grubo poniżej 30% kosztów funkcjonowania oświaty. Panie Prezydencie, co Pan myśli o tym, żeby miasto kupiło autobusy wodorowe? Oczywiście myślimy w przyszłości o tego typu działaniach. Pewnie wodór będzie kluczowym źródłem zasilania silników, natomiast na dziś jeszcze jest to technologia dość droga. Musimy też patrzeć na koszty. Dopiero pierwsze miasta się tutaj w Europie do tego procesu przymierzają. Niektóre już powoli realizują. Ale my jeszcze nie. Na razie jesteśmy w autobusach hybrydowych i elektrycznych, które pojawią się za chwilę w Szczecinie, więc to będzie ten okres przejściowy, gdzie tego typu zasilanie będzie miało coraz większe znaczenie. Natomiast myślę, że wodorowe autobusy to jest kwestia 5-7 lat, gdy się pojawią w polskich miastach jako już pewien model docelowy czy długofalowy. Pan Grzegorz pyta, czy w planach jest budowa drugiej nitki Krygiera? Na dzisiaj, panie Grzegorzu, nie. Natomiast oczywiście w dłuższej perspektywie taka koncepcja jest przygotowywana. Bardziej nie budowa drugiej nitki, a poszerzenie istniejącej drogi do 2 pasów ruchu w każdym kierunku. Taka koncepcja jest analizowana i budowa jeszcze jednego mostu. Przypomnę, że teraz przy węźle Podjuchy jest 2 most budowany, więc tu będziemy mieli 2. One są ważne z tego powodu, że w razie remontów czy jakiejś awarii zawsze obecność 2 mostu pozwala wykorzystać potencjał przepustowości takich obiektów. No my mamy właśnie to nieszczęście, że miasto położone na 2 brzegach rzek jest tak naprawdę skomunikowane tylko 2 kluczowymi szlakami plus autostradowy i to jest rzeczywiście za mało. Ale taka jest niestety geografia Szczecina i dziś bardzo mocno utrudnia nam to życie. Ale niestety musimy, jeszcze raz podkreślam, to przetrwać. Mam nadzieję, że to się uda. Pan Kacper. Dzień dobry, panie prezydencie. Czy jest szansa na uruchomienie dodatkowych środków na remont ścieżki między Różanką a Stawami?
Jest ona dopiero co oddana, ale w takim stanie nie powinna być otworzona dla pieszych. Pył, kamienie, dużo kurzu i pozostałości po budowie. Zwrócę uwagę, bo oczywiście pozostałości po budowie być nie powinno, ale ta ścieżka no, nie będzie ścieżką ani asfaltową, ani z innej nawierzchni. Ten materiał, który jest utwardzający, no, jest materiałem przepuszczalnym, taki jest charakter tej ścieżki i tak to pozostanie. Oczywiście, jeżeli będzie to generowało takie problemy, jak Pan mówi, być może będziemy tam wprowadzali jakieś korekty, ale charakter tej ścieżki co do zasady się nie zmieni. Pani Magdalena. Panie Prezydencie, czy zlot żaglowców będzie w tym roku, czy nie? Bo raz piszą, że tak, raz, że nie. Mógłby Pan ostatecznie się wypowiedzieć w tej kwestii? Pozdrawiam. Pani Magdaleno, nie ma regaty Torship Race w tym roku z uwagi na to, że miasta fińskie się wycofały, z uwagi na obostrzenia covidowe, nie mogły przeprowadzić tej imprezy. Zresztą ona już powinna ruszać właściwie w połowie czerwca, ponieważ Szczecin na koniec lipca to był port finału, a więc zakończenia tych regat. No, z uwagi, że dwa porty wypadły, pozostałe porty no, nie były w stanie przeprowadzić zlotu w takim zakresie. Po drugie, część jednostek też miała poważne kłopoty, więc musieliśmy ograniczyć te regaty do takiej mniej formalnej formuły współzawodnictwa między załogami. I zapraszamy oczywiście w tej dacie żaglowca do Szczecina. Będzie ich trochę mniej niż planowaliśmy w wersji regatowej, ale będą. I będzie impreza pod nazwą Żagle 2021, czyli takie wydarzenie, na które bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. No nie będzie to tak wielki event jak zlot, ale myślę, że sporo atrakcji dla wszystkich właśnie w tym samym terminie co regaty. Sceny dla dzieci, dla dorosłych, trochę dobrej muzyki, trochę wydarzeń towarzyszących, koncertów, więc mam nadzieję, że wszyscy będziemy się w środku wakacji w Szczecinie dobrze przy żaglach bawili. Pan Grzesiu. Jak długo ma być aktualny od wczoraj stan dostępności pasów na estakadzie pomorskiej, czyli 2+1? Panie Grzegorzu, powinno być 2+2, z tego co wiem. I taki jest plan funkcjonowania. Jeżeli jest to 2+1, to jest chyba jakiś tylko przejściowy, krótkotrwały moment, bo nasze założenie jest, aby dwa pasy w każdym kierunku były dostępne. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w dzisiejszym czacie. Dziękuję za pytania. Na wszystkie, na które nie odpowiedziałem, postaramy się oczywiście tutaj odpowiedzieć, przygotować informacje. Życzę wszystkim udanego weekendu. Mam nadzieję, że ta wysoka temperatura za bardzo nam nie zaszkodzi. Jeszcze raz przepraszam za kłopoty i trudności. Proszę o trochę cierpliwości, a z każdym tygodniem mam nadzieję, że sytuacja drogowa w Szczecinie będzie się poprawiała i wszyscy to odczujemy. Do zobaczenia.